Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszej gry plemieniem Manding w Crusader Kings 2 z dodatkiem Holy Fury, a przyszłym Imperium Mali. W tym momencie mamy 24 marca 818 roku. W międzyczasie urodził nam się syn, czyli mamy kolejnego w razie czego następcę tronu, jeśli niestety nasz poprzedni następca by zmarł. Więc już losy dynastii nie wiszą dosłownie na włosku, więc to jest dobra informacja. W międzyczasie też udało nam się tutaj zgromadzić więcej wojowników, którzy będą nam służyć. I w takim razie będziemy chcieli chyba jeszcze raz uderzyć tak naprawdę na Afrykę. Będziemy chcieli podbić Drea, czyli właśnie tutaj oto tą świątynię, więc w takim razie nie zwlekajmy i wywołajmy właśnie wojnę o to właśnie Drea. Tutaj będziemy gromadzić siły, oczywiście chcemy zgromadzić je w jednym miejscu, zgromadzimy je sobie gdzieś tutaj pod Bir Umgrain. Co więcej, jeden z naszych dowódców poprawił swoje umiejętności. I jak widzimy, Cisse jest, zostanie dowódcą lekkiej piechoty, no i udało mu się zwiększyć umiejętność wojowania o 2. I co więcej, udało nam się, trafiliśmy na gorączkę złota, mamy mnóstwo, ale to mnóstwo złota. Jeszcze mamy informację o tym, że Niani, czyli nasza stolica, po prostu prosperuje. Jest to dla nas wręcz cudowna wiadomość. W takim razie będziemy chcieli oczywiście stworzyć tytuł Królestwa Mali, tylko do tego nam brakuje niestety pobożności. Jesteśmy dosyć blisko. Już brakuje nam tylko niecałe 28 punktów pobożności, no ale to będziemy musieli oczywiście, no niestety 28 punktów pobożności zebrać, a w międzyczasie możemy za to gdzieś zainwestować troszeczkę gotówki, od choćby w kwestie ekonomiczne. Tutaj sobie zbudujmy wioskę. Tutaj możemy też zbudować właśnie wioskę, czy rynek wioskowy. Dzięki temu będziemy więcej zarabiać gotówki. Tutaj budujemy drugiego poziomu, tutaj też zbudujemy sobie tego drugiego poziomu. W Burę chyba już mamy, tak czy siak w Dodugu budujemy. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj jest nasza ziemia, to tutaj możemy zbudować. Tutaj też zbudujemy właśnie, tak jak wspominałem, tą wioskę. I brakuje mi tak Ifni, czyli tutaj nie będę na razie nic inwestował, ponieważ to jest dosyć biedne ziemie, do tego to jeszcze są w rękach sunnitów, więc nie są to rzeczy, które będę chciał w tym momencie inwestować. No i w Burę musimy w takim razie podjąć decyzję i w Niani. W Niani w takim razie rozwinę tak naprawdę fort, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze większą potencjalną rozmiar naszej poborowych z Niani i tak samo w Burę. Tutaj też będę chciał umocnić właśnie te nasze ziemie, więc w takim razie będziemy tutaj gromadzić armię w jednym miejscu. No mamy tutaj niestety informację o tym, że zbierają się dodatkowe siły przeciwnika też. Tutaj będziemy mogli zgromadzić, jak widzę, 7000 ludzi, więc to jest dosyć spora armia. Nie jest to największa armia pod słońcem, ale to i tak jest już dobry początek. Tutaj szybko uda nam się pobić. Będziemy chcieli tutaj tak naprawdę dokonać szturmu. Straciliśmy raptem 100 ludzi. Kolejny krok to jest pójść na tutaj na Warzazad, dzięki czemu pobijemy kolejną armię. Szybko tutaj przejmiemy kontrolę nad tą posiadłościami i pójdziemy i przejmiemy oczywiście samo Drea. I w tym momencie nasz marszałek odkrył kogoś nowego, który jest uważany za jednego z obdarzonego wielkim talentem. I jak widać, widzimy, że możemy w takim razie zastąpić naszego najsłabszego dowódcę właśnie nim i tak też podejmiemy taką decyzję. Tutaj nie będę już akurat oblegał normalnie, nie chcę tutaj tracić niepotrzebnie ludzi przy szturmie. I co więcej, nasz nowo poznany, czy nowo wprowadzony tutaj do nas ten nowo, ojku, sprowadzony dowódca od razu ujawni swoje prawdziwe możliwości, okazując się wybitnym dowódcą kawalerii. No i to też jest jeszcze u nas lepsza informacja. Tutaj mamy za to nie najlepszą informację, to jest to, że armia nadciąga przeciwnika. Więc w takim razie tutaj w centrum będziemy chcieli ustawić Kainę właśnie. Na flankach mamy Jamę i Zakoja,
Oni są na ten moment najlepszymi naszymi dowódcami. Mogę mieć tylko nadzieję, że przeciwnik nasz nie będzie aż tak silny. Jeśli nie, no to będziemy musieli ponownie wycofać się, lizać ranę i dopiero potem za jakiś czas tutaj wrócimy. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie, jeśli tutaj prowadzi działania wojenne, to będzie... Chociaż tutaj tak naprawdę chyba to wygrał do starcia, albo wygra za niedługo. Posiada dosyć spore siły. My możemy jednak za pomocą gotówki, jeśli będzie potrzeba, choć wolałbym tego uniknąć, zgromadzić najemników. Możemy zgromadzić tak naprawdę tutaj tą drużynę czy kompanię Gany. To jest dodatkowe 2250 ludzi, zawierające troszeczkę lekkiej ciężkiej piechoty, lekkiej kawalerii, łuczników i głównie lekkiej piechoty, więc to też nie byłoby zła decyzja. Tymczasem nasz, w tym momencie następca, nasz kuzyn, właśnie syn naszego siostrzeńca, wkracza w kolejny etap edukacji. No i w takim razie będziemy oczywiście chcieli zainwestować. Tutaj możemy zrobić go też wybitnym... W każdym razie jest szansa, że możemy go zrobić lepszym dyplomatą, możemy też go zrobić lepszym wojownikiem. I chyba jednak tutaj postanowimy, żeby był lepszym dyplomatą w tym momencie. No i tak też zrobimy. No dobra, a tymczasem będziemy tutaj obserwować, jak tutaj będzie ta bitwa się toczyć. Tutaj mamy jeszcze parę dni tak naprawdę. Czy uda mi się w międzyczasie tutaj zdobyć tą świątynię? No niestety nie. Zabraknie mi paru dni. Mogę mieć tylko wyrazić nadzieję, że uda nam się odeprzeć starcie. Dobrze, w takim razie patrzymy, jak to wygląda. Jak widać, dosłownie identyczne statystyki. Wrogi emir, z którym walczymy, z Cyrenaiki, ma identyczne statystyki jak nasi dowódcy. I tak samo na flankach, tak samo dokładnie 14. W tym momencie zobaczmy, jak morale. Nasza lewa flanka niestety już troszeczkę większe otrzymuje obrażenie od flanki przeciwnika. Nasze centrum za to lepiej się trzyma. Nie, nawet też nie lepiej. Niestety wychodzi na to, że możemy przegrać to starcie. Przeciwnik posiada bardzo dużo ciężkiej piechoty. Niestety ta ciężka piechota może być naszą po prostu dużą porażką. Tutaj widać, nasze centrum otrzymuje olbrzymie starcie. Tutaj szarża została zagrana przez przeciwnika i jak widać, niestety duża ilość ciężkiej piechoty tutaj po prostu zniszczy, zmiażdży nasze centrum. No i tutaj nie będziemy nic w stanie na to poradzić, więc my będziemy musieli podjąć decyzję po prostu odwrocie. Tutaj nie ma co według mnie wydłużać tego starcia, niepotrzebnie tracić większej ilości żołnierzy. I tak niestety tutaj się boję tego, jak to wygląda wszystko. No niestety my ponieśliśmy większe staty, przeciwnik też nie poniósł małych stat, można powiedzieć. Więc my będziemy w takim razie chcieli wrócić na nasze tereny, uzupełnić straty. I co więcej, niestety okazuje się, że ta porażka powoduje ból u nas w klatce piersiowej. Być może, miejmy nadzieję, że tutaj nie skończy się dla nas źle. Tutaj widzę, że odzyskali. My będziemy chcieli w takim razie oczywiście ruszyć zaraz na północ. I okazuje się, że niestety to, co spotkało też naszego siostrzeńca, nas też dopadło. My nie posiadamy przede wszystkim żadnego chyba nadwornego medyka, więc w takim razie będziemy chcieli, żeby Kusoi został naszym medykiem. I będziemy chcieli w takim razie poszukać odpowiedzi czy ratunku. Możemy przeprowadzić eksperymentalne leczenie, sprawdzone leczenie, czy możemy się po prostu przestarzyć. Będziemy chcieli chyba jednak mimo wszystko zaryzykować ten eksperymentalne leczenie. Niestety rak w tym momencie może solidnie przekreślić nasze plany na przyszłość, więc mogę mieć tylko nadzieję. No i okazało się, że w tym momencie nasz rak, no to był rak męskich części ciała, i udało nam się wyjść, że tak powiem, udało nam się przestać
być chorym, czy w sensie udało nam się być, zostać wyleczonym. No niestety jednocześnie w międzyczasie zostaliśmy eunuchem, więc no już dalszego rozprzestrzenienia dynastii przez nas nie będzie, ale tak czy siak udało nam się wyzdrowić i proces był dobrze przeprowadzony przez naszego medyka i tutaj nie mamy żadnych najmniejszych nawet problemów. Będziemy teraz musieli oczywiście cały czas uważać to, co się dzieje w najbliższym czasie. Jeśli chodzi, tutaj będę musiał pilnować, czy wroga armia się nie pojawia. Niestety tutaj nie uzupełniam strat tak szybko, jak oczywiście jak ta armia afrykańska. I mamy informację, że możemy zainwestować ponownie w punkty, w postęp technologiczny. Możemy tutaj w kulturowe. I my będziemy chcieli przede wszystkim rozwinąć majestat. Majestat, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze więcej pobożności i jeszcze więcej prestiżu, co będziemy zdobywać. Jesteśmy bardzo blisko już posiadania 200 punktów pobożności. I tutaj wroga armia znowu zmierza. W tym momencie mamy jeszcze chyba większą przewagę. Posiadamy przewagę mniej więcej 800 żołnierzy. Nasi dowódcy cały czas są gotowi. Możemy zaryzykować tak naprawdę, spróbować powołać przynajmniej jeszcze z... Chociaż nie, możemy tak naprawdę ten prestiż zainwestować gdzieś tutaj w rozbudowę potencjalnie większej ilości armii. Ja bym tutaj w takim razie chciał rozwinąć pola, czy strzelnicę tutaj w Kirii, rozwiniemy strzelnicę. No dobrze, no to w takim razie tutaj będziemy mogli tylko mieć nadzieję. Oj, tutaj mamy do czynienia z bardzo dużą siłą. Tutaj jakbyśmy doszli, byśmy mieli w 8 dni. Tutaj on... No i tak, to już niestety nie uda nam się wycofać. Troszeczkę za późno podjąłem decyzję o odwrocie, czy w ogóle zacząłem rozmyślać na temat odwrotu. Możemy szturmować, ale w tym momencie to będzie jeszcze dla nas gorszy efekt, ponieważ to by się skończyło dla nas o tyle źle, że siły przeciwnika by dopadły nas bez morale. Niestety nie mogę też zbytnio rozwinąć dalej naszych tutaj technologii. Przydałoby się rozwinąć technologie tutaj związane z na przykład lekką piechotą. Zobaczmy w ogóle, jak tam wygląda technologicznie nasz przeciwnik. A akurat bałem się, że może być sytuacja trochę gorsza. No dobra, tak czy jak tutaj będziemy mieć nadzieję, że uda nam się odeprzeć natarcie przeciwnika. No i dobra, tutaj mamy pierwsze dni, na ten moment idą nie najgorzej, przeciwnik posiada w niektórych miejscach większe straty niż my, na przykład lewa flanka nie ma dowódcy, wroga lewa flanka nie ma żadnego dowódcy, to jest dla nas dobra informacja, niestety nasze centrum zostało już pobite, nasza prawa flanka i lewa niestety też zostały rozbite, w tym momencie znowu ponieśliśmy większe straty, więc niestety będziemy musieli tak naprawdę... będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, co tutaj dalej i chyba zainwestujemy w końcu w najemników. Bez najemników niestety ten zwycięstwo w tym konflikcie może być trudne. Ja bym zainwestował, nie, ci są panowie delikatnie mówiąc za drodzy. Ja bym podjął, w takim razie zwołał, ty masz umiejętność bojową 16. Możemy też poszukać jakichś lepszych dowódców. Tutaj kapitan Cassa de Wise, czyli właśnie z tej grupy Gany, którą niedawno jeszcze podbiliśmy. No, tutaj jego umiejętności nie są zatrważające. Tutaj mamy jeszcze tego pana z Gao, czyli Mandekulu. Mandekalu tej grupy. To ma jeszcze gorszą umiejętność bojową. Ale to byłoby zawsze dodatkowe 2600 ludzi i zawierałby pikinierów, zawierałby ciężką piechotę i lekką kawalerię i więcej łuczników. Podczas gdy tutaj mielibyśmy więcej lekkiej kawalerii i troszeczkę kosztem łuczników. I ty masz umiejętność 12. No więc musimy podjąć decyzję w takim razie, których panów chcemy. Ja bym zaryzykował w takim razie z większą ilością lekkiej kawalerii. To jeszcze będzie się rozwijać. W takim razie tutaj zgromadzimy armię w jednym miejscu, no i będziemy chcieli w takim razie po prostu za niedługo wydać starcie, czy po prostu dokonać
kolejne bitwy stanąć przeciwko naszym wrogom. I tutaj mamy informację, że kolejny imam z Afryki został wysłany tutaj do naszych, żeby próbować nawracać nasze ziemię. Oczywiście tego nie chcemy. Jednocześnie możemy zacząć sprzedawać niektórych panów. Sprzedamy ci ponownie tego pana. Możemy za to też ciebie sprzedać. Możemy sprzedać ciebie. Ciebie nie możemy. Ciebie nie możemy, ponieważ rozważasz nasze inne propozycje. No dobra, no to w takim razie tyle będzie tych naszych tutaj decyzji. Możemy też wybrać naszego patrona. Dobra. No i tutaj będziemy niestety mieli tą informację, że nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o nasz Warscore, więc musimy tutaj za niedługo wykonać kolejne uderzenie i próbować odbić te północne ziemię. Mamy w końcu punkty ekonomicznych postępów, że możemy zainwestować w kolejny poziom praktyki handlowej, dzięki czemu będziemy mogli zaraz tutaj zbudować kolejny posterunek handlowy. I tak też robimy. No dobra, tutaj gromadzimy sobie tą armię w jednym miejscu. Tutaj oczywiście nie będziemy chcieli mieć tego pana Kisoki, tylko tutaj będziemy chcieli, czyżbym nie miał już tylu dowódców, co chciałbym. Zobaczmy. Tak, niestety straciłem niektórych dowódców. I tutaj weźmiemy sobie Izriego, który jest Farinem z Birumgrain. Czy mamy tutaj jeszcze jakiegoś dobrego? Mamy jeszcze Bannu Farina z Tagantu. I w takim razie tutaj wystawimy sobie na prawej flance, wezmę Bannu, a tutaj na lewej flance wybierzemy sobie Izriego. Albo nie, tutaj wyjdziemy Kainę, a Izri pójdzie do centrum. No dobra, no to w takim razie idziemy tutaj, nie ma co zwlekać, nie możemy doprosić do tego, żeby... I przeciwnik chyba próbuje na nas zaatakować. Tutaj mamy na szczęście teren pustynny, powinniśmy mimo wszystko zwyciężyć, mamy dużą przewagę liczebną. No i w takim razie zobaczymy, czy nam się uda. Mamy przewagę prawie 2000 ludzi. Brakuje nam jeszcze niestety jeszcze więcej żołnierzy. No i tutaj nasz syn w tym momencie chce, żebyśmy spędzali z nim więcej czasu i z nim się bawili. Oczywiście będziemy chcieli to zrobić, to jest nasz jedyny syn. No i niestety już jedyny syn, którego będziemy mogli posiadać. To właśnie dzięki temu nieszczęsnemu, nazwijmy to, wypadkowi związanemu z rakiem. Dobrze, teraz w takim razie będziemy tutaj 16 grudnia rozpoczniemy starcie. No i będziemy obserwować to z dużym zainteresowaniem. Lewa flanka przeciwnika otrzymuje potężne straty. Centrum też i prawa flanka akurat się trzyma całkiem nieźle. Wszędzie mamy lepszych dowódców. I teraz możemy tylko obserwować z... jak widzimy, jak lewa flanka po prostu przeciwnika jest kompletnie, się topi pod naporem naszych dzielnych wojowników. Oczywiście dzielnych wojowników od pewnych najemników, ponieważ tutaj właśnie mamy między innymi pikinierów, ale widać, że lewa flanka przeciwnika zostanie zaraz rozbita. Ich kawaleria tutaj jest nieźle bita. Niestety nasze centrum też się łamie. Jak widać, siły przeciwnika w centrum zawierające tej dużej ilości ciężkiej piechoty, no niestety jest dla nas czymś ciężkim do przegryzienia, czy ciężkim do zgryzienia raczej. Jak widać, nasza została już tylko lewa flanka i my dalej niestety będziemy przegrywać to starcie. To jest bardzo zła wiadomość. Tutaj będziemy chcieli zrekompensować, czy możemy kazać, żeby nasz jeden z tych farinów, który i tak jest dowódcą na tym momencie na polu bitwy, zrekompensował straty rolnikom, albo możemy sami za to zapłacić. Na to nas stać na ten moment. Możemy też, co najważniejsze, stworzyć w końcu Królestwo Mali, ale to jest duży koszt, a gotówka w tym momencie będzie mi potrzebna. Będziemy chcieli oczywiście zorganizować tańce deszczu. No i tutaj niestety ponieśliśmy znowu kolejną dużą porażkę. No nic. W takim razie będziemy musieli się wycofać. No mamy niestety 100%, czyli zaraz pewnie przegramy tą wojnę. Tego się nie spodziewałem. No to w takim razie oczywiście będziemy musieli odrzucić tych wszystkich panów. No i niestety porażka nam się trafiła. Mamy co więcej teraz groźbę buntu. Jak widać, niestety ten konflikt
nie przysporzył nam zbyt dużej ilości. No, nie przysporzył nam na pewno ze strony naszych wasali jakby uwielbienia. No i teraz pewnie będziemy postrzegani jako niezbyt prawowici władcy, jeśli przegraliśmy tutaj konflikt z Afryką. No niestety widać, że tutaj nawet pomoc z jednej strony jednego działu najemników nam nie pomogło. Więc ja tutaj będę tak troszeczkę narzekał na fakt, że muzułmanie w tym momencie mieli 24% premii do morale, więc dlatego ich siły miały tak duże problemy ze złamaniem się w trakcie walki i nawet nasza przewaga liczebna niestety to nie była nic w stanie pomóc. Dobra, wróćmy na chwilkę jeszcze do tej frakcji. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie kogoś wyrzucić. Izriego, który nie jest duży, ale też byłoby dobrze go tutaj zaprezentować mu pewien podarunek. Przycinimy mu pewien tytuł, to będziesz mistrzem ostrza. Kolejną osobę z frakcji bym chętnie tego właśnie Farina Bannu tutaj też ci przekazał tytuł. Ty będziesz z kolei, a nie tytuł, tylko honorowy tytuł. Przekażemy ci mistrza łuku. I co więcej, będziemy chcieli podarować ci gotówkę. No i dobra, miejmy nadzieję, że dzięki temu uda nam się zmniejszyć przynajmniej siłę tej frakcji. Jeśli uda im się ich tych panów wyrzucić z tej potencjalnej frakcji, to będzie dla nas duży sukces. Będziemy chcieli oczywiście teraz rozmontować armię, przynajmniej na ten moment. No i tak to wygląda. Tutaj widzę, że ciebie nie mogę niestety jeszcze. Jeszcze nie chciał opuścić frakcji. To mnie niepokoi. A, już wyszedł z frakcji. Jedna z osób, co miała 40 relacji ze mną, czy opinii o mnie, na szczęście wyszła. Więc to już frakcja jest dalej dla nas niebezpieczna, ale nie jest tak niebezpieczna jak do tej pory. Teraz będziemy oczywiście chcieli pozbierać gotówkę. I od dalej niedługo. O! I jest jeszcze dobra wiadomość, czyli będziemy mieli drugą kopalnię złota. Oczywiście zainwestujemy tutaj w to pole złota. To jest duży przychód gotówki małym kosztem. Małym kosztem właśnie wydanej gotówki. I w tym momencie oczywiście mamy informację o tym, że mamy dosyć sporą grupę więźniów po tej wojnie. Oczywiście będziemy chcieli odpuścić. No i tutaj wiemy, że jest ta frakcja, no i właśnie wysuniemy po prostu dobre prośbę, żeby Farin Izri Spir Umgrain przestał być członkiem tej frakcji. Zobaczymy, czy wysłucha, czy nie. Byłoby fajnie, ja bym się na pewno ucieszył z tego powodu. No, ale jak widać, niestety nie przystał na naszą propozycję, więc tak czy jak tyle dobrego, że siła frakcji spada, my uzupełniamy straty i musimy wydać za niedługo kolejne, czy zaplanować kolejne nasze posunięcia. Mamy w tym momencie dosyć dużo pobożności. A, i wiem co miałem. Miałem przede wszystkim zacząć ponownie tych panów sprzedawać, nazwijmy właścicielom, czyli właśnie żądać okupu za te postaci. Zawsze to będzie troszeczkę gotówki, a my dzięki temu będziemy bliżej do w końcu stworzenia Królestwa Mali. No i w tym momencie duża kupiecka karawana z odległych ziem wchodzi tutaj do naszej twierdzy. Oczywiście ich przywitamy i dowiemy się na coś na temat Hindustanu. I możemy przyjąć Prosa jako nasz, który jest też eunuchem, niestety, niestety w tym sensie, że jest tak jak my. Możemy przyjąć go jako podarunek i oczywiście tak to zrobimy. On jest dosyć lojalny w stosunku do nas i my będziemy chcieli w takim razie Farinę Alkamisę Soso wymienić właśnie na Prosa. I on będzie właśnie tutaj, mam nadzieję, lepiej naszych pilnował naszych losów. I nasza matka Fatumata zmarła śmiercią naturalną w wieku 73 lat. No to bardzo dobry wynik, bardzo ten. Ach, no i niestety ta smutna wiadomość, kiedy chciałbym już, żeby nasi. Chciałbym, żeby nasi, oczywiście nasza świta się uzupełniała, ale nie posiadamy prestiżu na ten moment, więc niestety tak to wygląda. Mamy to pole złota zbudowane i powinniśmy zaraz otrzymywać jeszcze więcej dochodu z handlu. Dostajemy 40 dukatów miesięcznie z
tego bogactwa dostajemy z właśnie handlu. Prawie tyle samo, co, czy nawet więcej niż nasza obecna domena. A jak nam się uda w końcu ulepszyć to pole tutaj, to już będzie jeszcze lepiej. I słyszę plotki o tym, że chcą zabić mojego syna. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Mamy teraz bardzo dobrego mistrza szpiegów i on powinien być w stanie akurat tym się zająć. No i niestety kolejna zła wiadomość. Jesteśmy w tym momencie po prostu złożeni do łoża tak naprawdę. Mam nadzieję, że nam się poprawi ten nasz los. W tym momencie posiadamy zbyt nawet dużo ziem do zarządzania. Zobaczmy w końcu, jak nasz następca sobie radzi w jego edukacji. I właśnie zakończył proces edukacji i jest charyzmatycznym negocjatorem. I właśnie dosłownie w tym momencie, kiedy zakończył swoją edukację, mamy następcę właśnie w postaci Lachwotl II z Manding i oczywiście nasz przyrodni brat będzie tutaj za niedługo. Czy nie, może nie będzie za niedługo. W każdym razie on jest naszym następcą. Musimy oczywiście jak najszybciej znaleźć sobie małżonkę. Niestety tutaj widać, żadna małżonka na ten moment nie prezentuje wystarczających dużych umiejętności pod względem zarządzania. To by nam się zdecydowanie przydało. Niestety nasze własne umiejętności są dosyć niskie. Musimy też oczywiście przydzielić wszystkie pozycje. Będziemy chcieli mieć namiestnika, to będzie Fadazu. Służył pod naszym... W tym momencie to był wujek naszego ojca. Kapelana tutaj weźmiemy sobie Kusoja, kanclerzem będzie Kinkin, mistrzem szpiegów oczywiście będzie Pyrros, a marszałkiem zostanie Izri. Czyli tutaj mamy przynajmniej bardzo dobre relacje właśnie z tymi postaciami, to jest pocieszająca rzecz. Dowódców na ten moment możemy wypromować, będziemy przydzielać automatycznie i kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli zaraz zrobić, to jest oczywiście... Będziemy chcieli, żeby pojawiły się jakieś nowe panny na naszym dworze. Deje jest niestety. Przyjmiemy ją na dworze, ale na dwór, ale z kolei Kadi jest niewiele lepsza, ale ciągle nie jest to, co, na co byśmy polowali. Za to mamy Barakisid, która jest jeszcze gorsza pod tym kątem. Będę chciał zejść powiedzmy do 200 czy poniżej 200 dukatów. Jeszcze gorzej w zarządzaniu. Ty jesteś Safiatu. Możemy wziąć ciebie jako naszą małżonkę. Oczywiście, my niestety stracimy z tego powodu prestiż, możemy teraz dostać gotówkę lub prestiż. Wezmę gotówkę, ponieważ gotówka nam będzie nam bardziej potrzebna. Wybierzemy sobie, na czym się skupimy, oczywiście na rządzeniu i możemy wybrać ambicje. Oczywiście będziemy chcieli posiadać następcę w miarę możliwości. Oczywiście będziemy chcieli skupić się cały czas na rozwoju naszego niani. I co to ja widzę? Bobo Diulasso trafiło też w... jest częścią naszego królestwa. Widzę, że nasi wasale tutaj się rozszerzyli i to jest dobra rzecz. Teraz tutaj zrobimy ten crown focus i ja będę się z wami powoli żegnał w tym momencie. Oczywiście rada będzie niezadowolona przez pewien czas. Nasz prestiż będzie tylko rosł. Pobożność za to bardzo szybko powinna, mam nadzieję, będzie rosnąć. No i teraz zobaczmy sobie pozycję. Tutaj mamy 0,6 pobożności, będziemy chcieli albo w końcu próbować nawrócić Ifni i zobaczmy, jaką tutaj mamy szansę nawrócenia. To jest pewnie, no, bardzo mała szansa. Więc w takim razie będziemy budować zapał w naszej stolicy, będziemy tutaj też budować legendę, będziemy oczywiście tutaj organizować armię, dzięki czemu mniejsze koszty utrzymania naszej świty, szansa na nowych dowódców i ulepszenie naszych obecnych dowódców i oczywiście nasz wielki wezyr będzie robił tak zwane statecraft. Możemy też spróbować wysunąć roszczenia tutaj. A tutaj tymczasem mamy jeszcze wiadomość o tym, że nasz nadworny medyk Kusoi chce
żebyśmy wysunęli patronat nad nim i dzięki czemu uda nam się rozwinąć dalej medycynę. Gotówki akurat nie będzie nam brakować w najbliższym czasie. Mamy teraz maksymalny limit 7x7 domen. Moglibyśmy tutaj tak naprawdę spróbować przekazać te ifni, które tak naprawdę to jest strasznie biedne ziemie, do tego też co gorsza nie są naszej religii, a być może udałoby się właśnie ciebie namówić na to, żebyś nawrócił to ifni. W takim razie przydzielimy ci to ifni, powinieneś być dzięki temu jeszcze zadowolony, a ja potem będę mógł oczywiście gdzieś indziej zdobyć jakąś prowincję, czy przejąć jakąś prowincję. Tutaj mamy jeszcze tych panów, czy chcielibyście zostać moim wasalem? Nie, ponieważ mała różnica w, jeśli chodzi o poziomy ten, czyli właśnie tutaj niestety raczej nie przyjmą tej oferty, też nie. No nic, możemy też jeszcze spróbować ciebie tak naprawdę tutaj, żebyś został moim wasalem. Nie posiadasz dużej armii, ale posiadasz, i to też jest niestety ryzyko, że mógłby też próbować chcieć zostać niepodległym. Niepełni niepodległy. No ale to już będzie na inny przyszły odcinek. Tak czy jak, ja będę się z wami żegnał i życzę wam miłego dnia. Dzięki, trzymajcie się i zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!